12 października wspominamy błogosławionego Romana Sitko, prezbitera i męczennika. Roman przyszedł na świat w 1880 roku koło Czarnej Sędziszowskiej na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej. Jego powołanie do kapłaństwa dojrzewało w pobożnej rodzinie. Po odbytej formacji święcenie kapłańskie przyjął w 1904 roku w Tarnowie. Powierzano mu różne odpowiedzialne funkcje kościelne, a w 1936 roku został rektorem seminarium duchownego w Tarnowie. Był odpowiedzialny za przygotowanie kleryków do kapłaństwa. Był bardzo wymagający, ale też z wielkim szacunkiem i troską odnosił się do kleryków. W 1937 roku zorganizował pierwszą pielgrzymkę całego seminarium do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Wtedy nie było to jeszcze takie łatwe. Roman napisał też modlitewnik dla kleryków i dbał o ich wykształcenie. W czasie wojny, gdy zamknięto seminarium, zgromadził kleryków w budynkach kościelnych w Błoniu w pobliżu Tarnowa. Tam w warunkach konspiracyjnych kontynuowali studia. Roman był szykanowany przez władze niemieckie. 22 maja 1941 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego został aresztowany z kilkoma kapłanami i 20 klerykami. W czasie aresztowania mówił: „Ja biorę wszystko na siebie, całą odpowiedzialność za prowadzenie seminarium, tylko tym wszystkim pozwólcie odejść”. Po 100 dniach klerycy i księża zostali zwolnieni, a on przez ponad rok był więziony, przenoszony z więzienia do więzienia, a ostatecznie osadzony w Oświęcimiu. Tam był bity, poniżany, torturowany, lecz wszystkie te cierpienia przyjmował z godnością w pokoju i ofiarował za kleryków i całe seminarium. W październiku 1942 roku, gdy wraz z całą grupą więźniów wszedł do pracy, był tak wycieńczony, że upadł na ziemię. Koledzy chcieli go podnieść, lecz SS-man na to nie pozwolił i ciężkim wojskowym butem stanął na szyi księdza i udusił go, wdeptując w ziemię. Tak zakończyło się życie Romana Sitko, który nie był tylko gorliwym kapłanem, nie tylko troszczył się o seminarium, ale za nie oddał swoje życie. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Romana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.